W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie, gromadzimy się tutaj wiedząc, że Ty jesteś prawdą, drogą i życiem. Wszystko z Tobą jest łatwiejsze. Nikt z nas nie mógłby istnieć, gdyby nie Ty. Każdego dnia pragniemy pamiętać o tym, by okazywać Ci wdzięczność. Żyć z Tobą w prawdziwej bliskości. Ojcze, dziś myślimy o wszystkich tych, dla których obraz świata został zniekształcony przez nadużywanie internetu, telefonu, telewizji i komputera. Myślimy o tych, którzy nie zwracają uwagi na piękno Twego stworzenia, wpatrzeni w ekrany, którzy nie widzą potrzebujących, bo pochłania ich nauk. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że jest winien. Przepraszamy Cię za grzechy nasze i członków naszych rodzin. Wszystkich tych, którzy odsunęli się od Ciebie przez zgubny wpływ mediów. Boże, prosimy, naucz osoby uzależnione od ekranów prawdziwie patrzeć na świat, dostrzegać piękno przyrody, wartość ludzkich relacji, całe dobro, jakim przepełniłeś Ziemię. Pozwól, byśmy wszyscy zawsze na pierwszym miejscu stawiali Ciebie, a nie próżne rozrywki, które nie wnoszą nic wartościowego do naszego życia. Błagamy, spraw, byśmy wszyscy potrafili właściwie korzystać z dobrodziejstw nowoczesnych mediów. Byli świadomymi użytkownikami, rozsądnie wybierali treści i gospodarowali powierzonym nam czasem. Prosimy, Panie, spraw, by nad wszystkimi użytkownikami mediów czuwał święty Izydor, patron internetu. Niech modli się za nami wszystkimi z nieba, by nic nie odłączyło nas od Ciebie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!